Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyser i producent filmowy, została nowym dyrektorem Teatru Powszechnego w Radomiu. Samorząd Mazowsza na ratowanie zabytków przeznaczył w tym roku 6 milionów złotych, z czego blisko 1 milion trafi do regionu radomskiego. Widowisko wojenne, klisze, msza święta w kościele garnizonowym i wystawa plenerowa zdjęć to plan obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Radomiu. Dariusza, się witam Państwa w piątek, 30 sierpnia, ostatni piątek tegorocznych wakacji. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyser i producent filmowy, została nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Małgorzata Potocka wygrała konkurs ogłoszony przez prezydenta Radomia. W komisji konkursowej zasiadali przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miejskiego w Radomiu, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, ZASP, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Związku Zawodowego Aktorów Polskich. O stanowisko dyrektora Radomskiego Teatru ubiegało się 12 osób. Finał konkursu drugiego na nowego dyrektora. Finał nastąpił wczoraj, kiedy komisja zebrała się po raz trzeci, a to był efektywnie drugi etap tego konkursu, czyli rozmowa z kandydatami. Było zakwalifikowanych 11 kandydatów, z czego dwóch pisemnie powiadomiło mailowo, że nie przyjadą na rozmowę. Ostatecznie komisja przeprowadziła rozmowy z 9 kandydatami. Konkurs wygrała Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyser i producent filmowy. W piątek Małgorzata Potocka przebywała w Radomiu i podpisała umowę, która zacznie obowiązywać od 2 września. Kadencja poprzedniego dyrektora teatru w Radomiu, Zbigniewowi Rybce, dobiegła końca w sierpniu. Zbigniew Rybka kierował Radomskim Teatrem 11 lat. Stowarzyszenie Do Celu wygrało konkurs na zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Konkurs zorganizował radomski magistrat. Brak czasu na sen, zakupy, przyjaciół, fryzjera, wakacje czy zwykły odpoczynek. Za to stała, całodobowa opieka nad mało samodzielnym, niepełnosprawnym intelektualnie dzieckiem. Tak wygląda codzienność niektórych rodziców. To właśnie z myślą o nich w Radomiu powstało miejsce, w którym rodzic czy opiekun prawny może pozostawić w placówce dziecko lub podopiecznego na cały weekend. Opiekę sprawuje Stowarzyszenie Do Celu, które wygrało ogłoszony przez miasto konkurs dotyczący polityki wytchnieniowej. Rodzice w weekend odpoczywają, naprawdę odpoczywają, po prostu. Oto odpoczywają od przewijania, od karmienia, od wstawania w nocy, od blendowania posiłków, od wszystkiego. 4 pomieszczenia, w których osoby z niepełnosprawnością mają stałą i całodobową opiekę, znajdują się w Bursie Szkolnej przy ulicy Kościuszki. W ciągu jednego weekendu stowarzyszenie może objąć opieką 6 osób. Przejęcia są rotacyjne, dlatego w ciągu miesiąca z tej formy wsparcia może skorzystać 24 osoby. W momencie, kiedy dzieci są zaopiekowane, rodzice często nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, bo po prostu są nienauczeni tego, tak? Więc my chcemy im ten czas zagospodarować. Rozwój w mieście tak zwanej polityki wytchnieniowej to bardzo ważne działanie. Chodzi o to, aby pomóc opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych. Jeszcze w tym roku na pewno jakiś kolejny taki mały grantowy projekt dotyczący polityki wytchnieniowej także się pojawi. Projekt Stowarzyszenia Do Celu to nie jedyny realizowany w Radomiu projekt w ramach tak zwanej polityki wytchnieniowej. Od kilku lat w naszym mieście funkcjonują Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Senior Wigor. A już w październiku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wyścigowej ruszy także projekt Przyjazny Dom. Działamy zgodnie z przyjętą filozofią, że jeśli Radom chce być miastem nowoczesnym i chcemy być miastem, które się szybko rozwija, to musi być przede wszystkim miastem, które odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkańców Radomia, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup, które są najsłabsze. Pilotażowy projekt w Radomiu rozpoczął się w lipcu i zakończy w grudniu. Samorząd Mazowsza na ratowanie zabytków przeznaczył w tym roku 6 milionów złotych, z czego blisko 1 milion złotych trafi do regionu radomskiego. Dofinansowanie na modernizację otrzyma m.in. rogatka i kamienica przy ulicy Moniuszki.
Samorząd Mazowsza od lat wspiera ratowanie mazowieckich zabytków. Zainteresowanie tym programem jest bardzo duże. Jestem przekonany, że ten instrument wsparcia jest bardzo potrzebny, bardzo oczekiwany, o czym świadczy bardzo wiele wniosków beneficjentów, ponad 200 wniosków, które wpłynęły na olbrzymią kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Dofinansowanie trafi m.in. do naszego miasta. 60 tysięcy złotych zostało przeznaczonych na modernizację rogatki. To około 10% potrzebnych środków, żeby obiekt odzyskał dawny blask. Cieszę się, że obiekt rogatki, który służył na potrzeby Wydziału Sztuki, teraz również będzie służył dla sztuki. Będziemy ogłaszać konkurs na to, kto będzie prowadzić ten obiekt. Będzie na pewno te 60 tysięcy złotych ważnym wkładem. Fundusze znalazły się również na wykonanie drenażu izolacji ścian piwnicy kamienicy przy ulicy Moniuszki 18, czyli wiekowego obiektu. Kamienica powstała na przełomie chyba XVIII i XIX wieku. Jedna z pierwszych, mocno zdobiona. Łącznie w regionie radomskim Mazowsze wsparło finansowo 16 inwestycji. Na ten cel przeznaczono blisko milion złotych. Widowisko wojenne klisze, msza święta w kościele garnizonowym, wystawa plenerowa zdjęć i wystawa War Games. To plan obchodów w Radomiu w niedzielę 1 września, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpocznie już w sobotę 31 sierpnia widowisko na fontannach Wojenne klisze, które rozpocznie się o godzinie 18.30. Chcemy Państwu przedstawić coś, czego radomianie jeszcze nie widzieli, mianowicie obraz miasta zarejestrowany na taśmach filmowych niemieckich fotoreporterów. To będzie chyba dobre 40 minut, jeśli nie więcej, filmu i komentarza, fachowego komentarza, jakiego do tych filmów archiwalnych udzielił nam profesor Sebastian Piątkowski, pracownik Radomskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentacje filmów archiwalnych poprzedzą prezentacje grup rekonstrukcyjnych i koncert piosenek z okresu końca dwudziestolecia międzywojennego. Wykona je dla nas znakomity zespół pod kierownictwem świetnego muzyka Sebastiana Wypycha z Warszawy. Natomiast w niedzielę 1 września o godzinie 12 zostanie odprawiona w kościele garnizonowym msza święta, a o godzinie 14 na placu Korackiego przed Urzędem Miejskim zostanie otwarta plenerowa wystawa Radomianie i ich miasto w latach wojny i okupacji 1939-1945. Wystawa, która powstała przy współpracy miasta, Instytutu Pamięci Narodowej i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w niedzielę 1 września zakończy w Radomiu o godzinie 16.45 otwarcie w łaźni przy ulicy Trauguta wystawy zatytułowanej War Games 1939. W sobotę 31 sierpnia o godzinie 18 rozpocznie się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu kolejne spotkanie z cyklu Wieczory z Gwiazdą. Bohaterem spotkania będzie Krzysztof Tyniec, aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. Krzysztof Tyniec podłożył głos pod takie postaci z bajek Disneya jak Goofy, Królik Bugs, Timon z Króla Lwa czy Jean z Aladyna. Nagrywa także audiobooki. W niedzielę 1 września w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli rozpocznie się festiwal Opętani literaturą. Literatura, czyli półwieczność. Opętanych Witolda Gombrowicza czytać będzie znana polska aktorka Dorota Segda. Spotkanie z Dorotą Segdą będzie pierwszym z trzyczęściowego cyklu festiwalu Opętani literaturą. To będą trzy weekendy, ostatni najbardziej intensywny, ale zaczynamy tradycyjnie lekturą kolejnego rozdziału Opętanych Witolda Gombrowicza. W niedzielę 1 września fragmenty Opętanych Witolda Gombrowicza czytać będzie znana polska aktorka Dorota Segda. Wybitna aktorka, rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Aktorka związana także ze Starym Teatrem w Krakowie, z Teatrem Narodowym. Ma na swoim koncie mnóstwo ról teatralnych, filmowych, także w teatrze telewizji oraz oczywiście role gombrowiczowskie. Grała m.in. Albertynkę w operetce Witolda Gombrowicza oraz Mańkę w Ślubie w reżyserii Jerzego Jarockiego. Po lekturze Opętanych odbędzie się spotkanie z aktorką. Z aktorką będzie rozmawiał Piotr Kłoczowski, wicedyrektor Muzeum Literatury, teatrolog, członek redakcji zeszytów literackich. A program jest na naszych stronach internetowych. Zachęcamy do lektury, plakaty na mieście, no i liczymy bardzo, że telewizja z Jadami również będzie zapowiadać kolejne wydarzenia, następne już 6 września. Pierwsza część festiwalu Opętani literaturą w Muzeum Witolda Gombrowicza rozpocznie się o godzinie 17.
Muzeum imienia Jacka Malczewskiego zaprasza na festyn archeologiczny Radom, Piastów i Jagiellonów. Festyn odbędzie się w niedzielę 1 września w godzinach od 12 do 18 w muzeum i w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej. W kamienicy Starościńskiej będzie można zobaczyć m.in. ekspozycję o radomskim zamku oraz prezentację ozdobnych kafli piecowych z miasta kazimierzowskiego. Dodatkową taką atrakcją, uzupełnieniem tych dwóch wystaw, o których wspominałem, będzie ekspozycja planszowa, ekspozycja tematyczna o nazwie Jagiellonowie w Radomiu, która, jak sama nazwa wskazuje, będzie przedstawiała tutaj historię dziejów Radomia właśnie związaną z epoką jagiellońską. Dzięki Stowarzyszeniu Drużyna Grodu Piotrówka uczestnicy festynu będą mogli zapoznać się z obyczajami i życiem codziennym mieszkańców Starego Radomia w okresie wczesnego średniowiecza. Na niedzieli z archeologią wystawimy stanowiska rzemieślnicze, na których będzie można samodzielnie spróbować wytworzyć biżuterię, czy wykuć na warsztacie kowalskim jakieś przedmioty codziennego użytku. Będziemy wspomagać działania, które będzie muzeum wykonywało, czyli przy wykopie archeologicznym dla dzieci, czy przy różnych innych działaniach. Organizatorzy festynu Radom, Piastów i Jagiellonów przygotowali ponadto warsztaty archeologiczne, zwierzaki cudaki, warsztaty tkactwa oraz zostań młodym archeologiem. O godzinie 12 w ramach cyklu Skarby i Tajemnice Piotrówki odbędzie się wykład o innowacyjnych technologiach stosowanych w badaniach radomskich stanowisk archeologicznych. O godzinie 16 nastąpi rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu Archeonawigator, a o godzinach 14 i 17 oprowadzanie po wystawie Skarby i Tajemnice Piotrówki. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam jeszcze na sport i pogodę. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia.